Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w czwartą niedzielę zwykłą, 30 stycznia, na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym i dziś w Ewangelii, według świętego Łukasza, słyszymy, czytamy słowa Jezusa, który mówi: Dziś spełniły się te słowa, pisma, któreście słyszeli. I o jakie słowa pisma chodzi, dowiadujemy się w dalszej części dzisiejszej Ewangelii, a mianowicie słyszymy, jak Jezus mówi: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. I kochani, rzeczywiście te słowa spełnią się dziś, w niedzielę, bo zobaczmy, ilu naszych braci, sióstr. Dziś odrzuci zaproszenie Jezusa na ucztę eucharystyczną, na wspólne spotkanie, na wspólne słuchanie Słowa Bożego, na karmienie się ciałem i krwią pańską, a wybierze zupełnie inne rzeczy, inne zadania, inne przyjemności, które proponuje dzisiejszy świat. I właśnie Jezus poprzez tą Ewangelię chce nas uszczec przed tym, abyśmy i my. Nie dołączyli do tego grona, który nie chce słuchać proroka, który nie chce słuchać mesjasza, który go po prostu odrzuca. Jezus zaprasza nas dzisiaj i skorzystajmy z tego zaproszenia na wspólną modlitwę na ucztę eucharystyczną, na wspólne słuchanie słowa Bożego, na wspólne karmienie się ciałem i krwią pańską. I jeszcze zadaniem dla nas dzisiaj jest, abyśmy właśnie zaprosili również tych, którzy może odrzucają Jezusa i jego zaproszenie. Zaprośmy znajomych, przyjaciół, zaprośmy rodzinę na wspólne Ucztowanie z Jezusem Chrystusem. Skorzystajmy z zaproszenia, do którego Jezus dzisiaj pragnie nas powołać zaprosić do wspólnej uczty eucharystycznej. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.